Dzień dobry. Mówi Jacek Michalski i witam na kolejnym materiale. Tym razem będzie on dotyczył metody Lagrange'a w modelowaniu obiektów. Myślę, że temat jest dosyć popularny i też istotny. Co prawda mam już kilka nagrań, w których wspominałem o tej metodzie i pokazywałem jakieś przykłady, ale było to bardziej wybiórcze. Będę się do tych nagrań również odnosił w opisie filmu. Podam wszystkie szczegóły, gdzie można dodatkowych informacji szukać. Natomiast teraz będę chciał przedstawić już od początku, tak jak być powinno, w jaki sposób tej metody używać i do czego ona służy. Myślę też, że podzielę ten materiał na dwie części, gdzie w pierwszej Przedstawię obiekty liniowe, natomiast w drugiej będzie już poziom wyżej z systemami nieliniowymi. Także zapraszam do oglądania, jak i do subskrybowania, jeżeli ktoś uzna ten materiał za wartościowy. I zostawianie ewentualnych uwag w komentarzach. Poznaliśmy już modelowanie obiektów, wychodząc od, od praw fizyki. Myślę, że ktoś, kto śledzi ten kanał lub też mamy wspólne zajęcia, już na tym etapie będzie to znał i umiemy zapisać równanie różniczkowe obiektu, czy to elektrycznego na podstawie praw Kirchhoffa, czy to mechanicznego na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona. No i też się stosuje różne inne prawa, jak prawo Huka na przykład ale teraz poznamy sobie inne podejście do modelowania obiektów, gdzie nie będziemy stosować już tych praw wprost, o których powiedziałem przed chwilą, ponieważ czasami mogłoby to być problematyczne. Niektóre układy, jak zobaczymy później, są na tyle złożone, że można by było naprawdę mieć kłopot z zapisaniem dla nich równań wprost z praw fizyki i połączeniem ich w Później. Dlatego też powstała taka metoda jak równanie Lagrange'a, inaczej nazywane równaniem zasadą Hamiltona, gdzie należy określić energię układu oraz funkcję strat, do których za chwilę dojdziemy, a także wymuszenia, i na podstawie tych wszystkich czynników oraz ich pochodnych składa się równania ruchu dla danego układu. One mają taką postać. Gdzie jak widzimy, liczymy kilka pochodnych po kilku składnikach. No i teraz sobie omówimy, co te wszystkie składniki oznaczają, tak jak tu jest zresztą wypisane poniżej. Na początku mamy EK, czyli to S e indeksem K to jest energia kinetyczna danego systemu, tak jak tutaj jest również podpisane, czyli trzeba na pewno wyznaczyć energię kinetyczną i później policzyć jej pochodne cząstkowe. To X, które tutaj się pojawia oraz X Prime to jest. Y współrzędna uogólniona, czym one są, one mają też fizyczną interpretację, to sobie zaraz powiemy, natomiast to są współrzędne, które będą odpowiadały za poszczególne stopnie swobody. Jeżeli ruch obrotowy, to będzie to kąt, jeżeli ruch postępowy to przemieszczenie i tak dalej. To jeszcze sobie zaraz dokładniej omówimy. W każdym razie X to jest współrzędna uogólniona, czyli sygnał. Który dostarcza informacji o układzie. Sygnał często też używany jako e, wyjście. Często wyjście układu jest z tymi współrzędnymi właśnie w jakiś sposób powiązane, albo jest wprost jedną z takich współrzędnych. E, no ale już wracając tutaj do tematu, widzimy, że musimy policzyć energię kinetyczną, zróżniczkować ją, obliczyć pochodną cząstkową po, po, po współrzędnej uogólnionej, pochodną cząstkową po. Tej współrzędnej z Primem, czyli jeszcze po pochodnej, czyli tutaj byśmy mieli na przykład położenie prędkość, czyli pochodna energii kinetycznej po położeniu, pochodna cząstkowa po prędkości. Zaraz zobaczymy na przykładzie i tę pochodną cząstkową jeszcze różniczkujemy dodatkowo po czasie. No i często właśnie ten obszar jest dosyć problematyczny i proszę sobie to utrwalić, ten wzór bardzo dokładnie, żeby się to na pewno nie pomyliło. Dalej musimy policzyć energię potencjalną. Energia potencjalna, jeszcze sobie dojdziemy z czym jest związana, myślę, że też każdy kojarzy i ją musimy różniczkować już tylko po samej współrzędnej. Przez P będziemy oznaczać funkcję strat relaya, tak się to nazywa. Również zaraz wytłumaczę dokładniej z czym, który składnik jest związany i te funkcje strat różniczkujemy po x' czyli po pochodnej, współrzędnej, uogólnionej, po prędkości, tak najłatwiej sobie to skojarzyć. Natomiast f, które jest tutaj na końcu, to będzie siła uogólniona, czyli wymuszenie, ale takie, które wpływa tylko na daną współrzędną uogólnioną, czyli jeżeli jest więcej stopni swobody, to zapisywać będziemy te wszystkie wyrażenia, które są w tym równaniu, osobno dla poszczególnych, współrzędnych, ale do tego dojdziemy sobie jeszcze za chwilę. W każdym razie to równanie bezwzględnie jest do zapamiętania. I teraz jest taka tabelka, którą również będzie trzeba zapamiętać, żeby umieć sprawnie tę metodę stosować. E, nazywa się ona tabelą podobieństw i tutaj określone jest, e, w jaki sposób wyznaczać każdy z tych składników. Ponieważ one są związane z konkretnymi elementami układu, w tej tabelce zamieszczone są najprostsze liniowe modele wszystkich sił i czynników, ale one są też najczęściej używane. Dlatego też, jak spojrzymy na to równanie, to wszystkie składniki, które tutaj są, również są zapisane w tej tabelce. To teraz ją sobie szybciutko przeanalizujemy. Mamy opisane, co jest czym, czyli wymuszenie. W układach elektrycznych zwykle wymuszeniem jest napięcie, które podajemy na dany element, czyli napięcie zasilania. Mamy jakieś źródło napięcia i możemy tym napięciem sterować. Układy mechaniczne, którymi będziemy się zajmować, mogą być albo w ruchu postępowym, albo obrotowym. Jeżeli mamy ruch postępowy, to wymuszeniem będzie siła którą udziałamy na dane ciało, czyli żeby na przykład popchnąć jakiś wózek poruszający się, w układach ruchu obrotowego wymuszeniem będzie nie siła, ale moment obrotowy, czy też moment siły. Oczywiście z fizyki już myślę, że umiemy te rzeczy rozróżniać. I teraz ten X, czyli to, co jest tutaj we wzorze współrzędna uogólniona, czym jest w poszczególnych rodzajach układów. W układach elektrycznych będziemy oznaczać współrzędną uogólnioną jako ładunek. Dlaczego nie prąd, to wytłumaczę, może najlepiej na przykładzie, ale teraz już mogę powiedzieć, że stosując taki zapis jak oznaczanie pochodnej po czasie przez kropkę, tak jak tutaj w tym miejscu zaznaczonym, dosyć trudno by było i nieczytelnie myślę oznaczać w ten sposób literkę i. Oraz też będzie przydatne nam to, aby nie było operacji całkowania. Bo jeżeli wystąpił kondensator, to tam się pojawiała całka z prądu. A ładunek, w jaki sposób jest z prądem związany, też mam nadzieję, już wszyscy wiedzą, bo właśnie ładunek jest tą całką z prądu. Czyli, żeby najniższa pochodna była samouzmienną, to wprowadza się to Q, czyli ładunek. I dalej mamy X', czyli pochodną współrzędnej uogólnionej. Czyli w układach elektrycznych, pochodna po czasie, bo wiemy, że prąd to jest stosunek. A raczej przyrost ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika przez, czas jego, przez przyrost czasu jego przepływu, tak z definicji, więc pochodna po czasie z ładunku to będzie prąd. Teraz w układach mechanicznych ruchu postępowego, teraz żeby nie mylić tutaj X, to jest ogólne oznaczenie, ale również przemieszczenie nazywamy X, żeby nie pomylić tutaj, co jest czym, ale w ruchu postępowym będziemy mieli przemieszczenie X. I pochodna współrzędnej uogólnionej również ma swoją interpretację. Jeżeli wyciągniemy w danej chwili pochodną z tego przemieszczenia, czyli z X, to będzie to V, czyli prędkość ciała. W ruchu obrotowym analogią do przemieszczenia jest przebyta droga kątowa czyli tutaj poruszamy się. Po okręgu, tak to sobie można skojarzyć, czyli mamy kąt zamiast przemieszczenia. Można oczywiście te dwa ruchy łączyć, to też zaraz sobie pokażemy. Natomiast pochodną współrzędnej uogólnionej będzie prędkość kątowa, oznaczana przez omega najczęściej. No i teraz straty energii, czyli zaczynamy od elementu P, na jakiej podstawie liczymy funkcję strat. Straty energii. W układach elektrycznych odbywają się na rezystorze. Czyli tym elementem tracącym energię będzie rezystancja. Prawo tutaj, jakie mamy, to będzie już dobrze znane, U równa się R razy I, czyli związek napięcia z prądem. No i ta energia, czyli dokładnie ta funkcja strat, relaya, którą tutaj mamy oznaczoną literą P, i to jest do zapamiętania, to będzie Ri kwadrat podzielone przez 2, czyli. Uzależniając od najniższej pochodnej, to będzie R razy ładunek w pochodnej, czyli Q', do kwadratu przez 2. I to, jest, to są straty energii w układach elektrycznych, w układach mechanicznych. Tutaj strata energii związana będzie z tarciem. To myślę, że jest już bardziej logiczne i intuicyjne, może lepiej mówiąc. I tutaj mamy model liniowy siły tarcia, która jest wprost proporcjonalna do prędkości i zależna od jakiejś literki B, czyli współczynnika tarcia, który tutaj również jest opisany. I funkcja strat w układzie mechanicznym ruchu postępowego to będzie B razy V do kwadratu przez 2, czyli ta energia, która jest tutaj tracona. Analogicznie w ruchu obrotowym mamy współczynnik tarcia obrotowego. Tutaj mamy moment tarcia obrotowego zamiast siły tarcia, która była w ruchu postępowym i funkcję strat to jest moment razy omega do kwadratu podzielona przez 2. Dalej jest energia kinetyczna, czyli to wyrażenie EK. Z energią kinetyczną w układzie elektrycznym jest związana indukcyjność. Prawo to jest napięcie na Indukcyjności, natomiast energia kinetyczna, która jest tutaj do zapamiętania to L i kwadrat podzielone przez 2. W układzie ruchu postępowego mechanicznym tutaj mamy prawo, czyli to jest właściwie druga zasada dynamiki Newtona, energia kinetyczna to jest MV kwadrat podzielone przez 2. Co myślę, że jest już też dobrze znane. W ruchu. Obrotowym analogicznie jest j omega kwadrat przez 2, tylko analogią do masy jest moment bezwładności, więc tutaj mamy wzór na moment wypadkowy, tutaj mamy energię kinetyczną. No i ostatni, ostatni składnik, który omówimy to jest energia potencjalna, czyli to co tutaj po środku lewej strony równania. Energia potencjalna związana będzie z pojemnością w układzie elektrycznym, Tutaj mamy prawo, czyli napięcie na kondensatorze. Energia potencjalna to będzie Q do kwadratu podzielone przez 2C, gdzie C to jest pojemność kondensatora. No i ponownie przechodzimy do układów mechanicznych, gdzie myślę, że jest to już trochę bardziej intuicyjne, gdzie energia potencjalna związana jest ze sprężystością oraz ewentualnie z wysokością ciała, jeżeli mamy siłę grawitacji i ciało gdzieś się unosi, czy też jest nad ziemią. No i tutaj mamy prawo, czyli siła sprężystości oraz siła grawitacji i energia. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli chcielibyśmy uzyskać energię na podstawie siły, to wystarczyłoby wyciągnąć całkę w przedziale od zera do danego x po dx właśnie z tej siły. Tutaj również odsyłam do fizyki, żeby sobie przypomnieć, czym fizycznie jest energia, czym jest praca i w jaki sposób to jest powiązane. Ale gdyby ktoś zapomniał któregoś wzoru, no to wiemy, jak jest to powiązane jedno z drugim. Wiersz energia to jest całka z wiersza prawo i tym samym wiersz prawo to jest całka z wiersza energia. I można to sobie również sprawdzić, wyprowadzić, gdyby coś się komuś zapomniało, ale głównie co trzeba pamiętać, to energia, czyli to, co zapisujemy pod funkcją strat, to, co zapisujemy pod energią kinetyczną i pod energią potencjalną. Energia potencjalna związana z ruchem postępowym będzie związana ze sprężystością, czyli tutaj mamy kx kwadrat przez 2 plus mgx, jeżeli ciało jest na jakiejś wysokości i działa grawitacja w ruchu obrotowym mamy współczynnik sprężystości sprężyny skrętnej, która działa trochę inaczej niż taka sprężyna, która się rozciąga i ściska, którą uznamy z ruchu postępowego i to jest również k tego ruchu obrotowego razy alfa, czyli kąt do kwadratu, analogia do x podzielona przez 2. Aha, i tutaj małe dopowiedzenie, jeżeli chodzi o to całkowanie siły, żeby uzyskać energię, to też ostrożnie proszę przy energii kinetycznej, bo tutaj są trochę inne zasady, co zobaczymy zaraz już na przykładzie. Natomiast w równaniu Lagrange'a chodzi o to, aby uzyskać równanie różniczkowe obiektu bez dokładnego określania sił. I też nie będziemy musieli się martwić często o kierunek, w jaki dana siła jest zwrócona, czy też... Jak dokładnie ten rozkład sił musi wyglądać, ale wystarczy opisać te zależności, jak funkcję strat, energię potencjalną, kinetyczną, i już będziemy w domu. Tutaj będziemy sobie w stanie to równanie ruchu złożyć. I obojętnie, którym sposobem to opiszemy, wyjdzie nam ostatecznie. Taki sam wynik. I tutaj jeszcze pominąłem jedną rzecz na samym początku. Wymuszenie, czyli to, co jest tutaj określone jako F. Układ. Aha, przepraszam, mówiłem o tym zresztą. To jest na końcu równania, to trochę mnie zmyliło, ale znamy układ elektryczny, postępowy, obrotowy, co jest wymuszeniem. No i myślę, że tyle z teorii wystarczy. Teraz już przejdziemy sobie do zadań. Oczywiście wzór bezwzględnie należy pamiętać. Z tabelki, żeby stosować. Yy, równanie Lagrange'a, to pamiętamy, co jest współrzędną uogólnioną i wzory na energię, jeżeli chodzi o wszystkie te trzy podpunkty, czyli straty energii, energia kinetyczna, energia potencjalna. I jeżeli to będziemy w stanie opisać, to już będziemy w domu i z każdym praktycznie układem sobie będziemy w stanie poradzić. No to teraz kilka przykładów sobie pokażemy. Korzystając z metody Lagrange'a, będzie należało wyznaczyć równanie ruchu dla przedstawionego układu. I zrobimy sobie różne typy układów: elektryczny, mechaniczny, elektromechaniczny, żeby pokazać różne zależności. Również ważne będą stopnie swobody. Już wiemy, czym one są. Jeden stopień swobody, najprościej mówiąc, to jest jedna niezależna możliwość ruchu. To już myślę, że w kolejnym materiale, jakie są nieliniowości w układach i jak w nie, z nimi sobie radzić, jak powstają, też sobie pokażemy. I siłą rzeczy, też układ inercjalny, nieinercjalny, pewnie z fizyki ktoś pamięta, jeżeli obserwator. Ktoś, kto obserwuje dany układ znajduje się w środku, czyli na przykład człowiek wiodący w windzie i z perspektywy tego człowieka w środku windy modelujemy układ. To jest to układ nieinercjalny i tam nam dochodzi dodatkowa siła, ale to sobie pokażemy również. Myślę w nagraniu kolejnym, żeby za bardzo tutaj nie komplikować. Teraz zrobimy sobie najprostsze układy liniowe jakie są. No i myślę, że przejdziemy już do przykładów. No dobrze, to pokażemy sobie teraz przykład pierwszy na podstawie prostego układu masa-sprężyna-tłumik, układu mechanicznego. Jest to najpopularniejsze, co może być, tak sobie myślę. I tutaj umiemy, tak szybko przypomnę, na podstawie praw fizyki, czyli siła wypadkowa jest równa sumie sił. Od sprężyny pochodzi siła sprężystości, czyli Fs. Tutaj mamy siłę tarcia, czyli FT, pochodzącą od tłumika. Yy, zgodnie z kierunkiem ruchu wiemy, że te siły będą ruchowi przeciwdziałać, czyli mamy minus i minus i plus siła wymuszająca, co jest oznaczone jako małe f. Wiemy, że siła wypadkowa to jest masa razy przyspieszenie, czyli m razy x w drugiej pochodnej i to się równa minus siła sprężystości, czyli kx. Znamy model siły sprężystości liniowy zależny od. Przemieszczenia i yy, proporcjonalny do współczynnika sprężystości. Siła tarcia to będzie minus B razy X. Bo tarcie jest proporcjonalne do prędkości zgodnie z danym współczynnikiem B i dodać F. Teraz porządkujemy, żeby uzyskać X po jednej stronie, bo wiemy, że X jest wyjściem układu, wejściem wymuszeniem jest siła F. I uporządkuję sobie od razu pochodnymi. To się równa F. Wiemy, że po przekształceniu Laplace'a y, stopień różniczkowania oznacza potęgę mnożenia przez S, czyli będziemy mieli. Od razu wyciągnę przed nawias, bo po poprzednich materiałach, zajęciach myślę, że już nie ma wątpliwości. Druga pochodna to S kwadrat. Pierwsza pochodna to mnożenie przez S. Tutaj jest sam sygnał, więc nic się nie zmienia i to wszystko mnożymy przez sygnał już zależny od S, to się równa Małe litery przechodzą w duże, siła f od s. I transmitancja układu, jakbyśmy chcieli określić, to jest stosunek wyjścia do wejścia, czyli x do f, czyli 1 przez ms kwadrat plus b razy s plus k. I to jest transmitancja operatorowa tego obiektu. Natomiast teraz zapiszemy sobie równanie Lagrange'a dla tego układu. I w tym celu po kolei musimy te wszystkie elementy rozpisać. Ja się postaram też przygotować i zamieścić w opisie pod tym filmem taki szablon, żeby było trochę łatwiej i nie trzeba było tego wypisywać za każdym razem, w którym będzie już wzór do rozwiązania takiego zadania. Natomiast ja tutaj sobie to wszystko jeszcze wypiszę po kolei punkty, żeby się nie pogubić. I zaczynamy od współrzędnych, uogólnionych. Współrzędne uogólnione to są wielkości fizyczne związane z poszczególnymi stopniami swobody. W tym układzie myślę, że już umiemy poznać, że stopień swobody będzie 1, bo jest tylko jedno ciało, które się porusza, no i ono ma dane swoje położenie x. Czyli współrzędna uogólniona siłą rzeczy. Wiemy, że w układach mechanicznych ruchu postępowego, to jest to przemieszczenie, czyli tutaj będzie to x. Gdyby było więcej ciał, to byśmy mieli x1, x2 i tak dalej. Natomiast tutaj myślę, że nie ma już więcej co się rozwodzić. Natomiast teraz energia kinetyczna i jej pochodne to jest drugi punkt. Nie będę tego słownie za każdym razem pisał. Tak jak mówię, w tym szablonie, który zamieszczę w opisie, to wszystko będzie tak, żeby można było wygodnie rozwiązywać te zadania. Akurat w tym przypadku pochodna, ale będzie mogło być więcej. Także energia kinetyczna dla tego układu. I jak sobie spojrzymy do tabeli podobieństw, żeby sobie przypomnieć, to energia kinetyczna w układzie mechanicznym związana będzie z prędkością układu, czyli mv2 podzielone przez 2. To jest nasza energia kinetyczna. I to zapisujemy. Energia kinetyczna to się równa mv kwadrat podzielone przez 2 i teraz pochodne i żeby się nie pomylić to spójrzmy znowu do równania jak już mamy energię kinetyczną to najpierw musimy policzyć pochodną po czasie z pochodnej cząstkowej po x' a następnie pochodną cząstkową po x ona bardzo często ta druga rzecz będzie zerowa ale też nie zawsze co sobie zobaczymy zatem wracając do przykładu to proszę nie pomylić i nigdy nie pominąć żadnego z tych czynników, ponieważ liczymy pochodną cząstkową energii kinetycznej po tej zmiennej prim, w tym przypadku x prim, bo pokrywa się ten x z ogólnego wzoru. Aha, i może energia potencjalna też uzależniajmy od razu od współrzędnych uogólnionych. Jeżeli tutaj mamy położenie x, to zawsze będzie jakaś jego pochodna, czyli x' do kwadratu, bo wiemy, że to jest równoważne prędkości, podzielone przez 2. Czyli mamy. Ta pochodna cząstkowa to będzie dwójka, wychodzi przed całe wyrażenie. 2 razy m i to sa, całe x' to jest nasza zmienna. Czyli traktujemy ją jako jedną zmienną, więc tego już nie różniczkujemy tutaj, bo to tak, jakby było, jak. I tak jakby tutaj było to V i byśmy po prostu wyciągali pochodną po V, czyli pochodna z tego po prędkości to będzie 2 razy mV, bo pochodna zmniejsza się, przepraszam, potęga zmniejsza się o 1 podzielone przez 2, czyli to wszystko podzielone przez 2, czyli mx' tutaj zostaje w tym wyrażeniu. Żeby to się nie pomyliło, pochodna cząstkowa jest po zmiennej, nie po czasie, dlatego też wystarczy tylko tyle, co tutaj zrobiliśmy. Różniczkujemy po zmiennej x', x' jest jedną całą zmienną i to, że tutaj jest ta kropka, nas w tym momencie nie interesuje. Ale zainteresuje nas dopiero linijkę niżej, gdzie z tego wyrażenia będziemy musieli wyciągnąć pochodną po czasie, czyli d po dt i delta ek. Po delta x'. Tego nie będzie trzeba osobno za każdym razem zapisywać, ale tutaj piszę po kolei, żeby nie było już wątpliwości. Czyli pochodna po czasie z tego wyrażenia to jest D po dt mx'. No i skoro tutaj mamy sygnał zależny od czasu, no to wystarczy go zróżniczkować. I mamy m razy x bis. No i tutaj mamy jeden ze składników. I oczywiście nie wolno też pominąć tej drugiej pochodnej cząstkowej energii kinetycznej po samym x. Akurat tutaj sam x nie wystąpił, bo traktujemy to, co jest w mianowniku pochodnej cząstkowej, jako zmienną, po której różniczkujemy. Skoro samego x nie ma w tym równaniu, no to ta pochodna będzie wynosiła 0. Czyli odróżniamy pochodną cząstkową po zmiennej, gdzie x' traktujemy jako całą zmienną. Gdyby wystąpił tutaj sam x, to ta pochodna byłaby niezerowa, ale sam x nie wystąpił. I to są dwie różne zmienne, x, x', Natomiast dalej jest pochodna po czasie z tego składnika, który powstał wyżej. Czyli jak zróżniczkujemy teraz już po czasie, więc interesuje nas zmienna x, to wyrażenie dostaniemy m razy x bis. No dobra, to kolejny punkt. Przypomnijmy sobie równanie jeszcze raz. Mamy energię kinetyczną i jej obie pochodne. Teraz by wypadało wyznaczyć energię potencjalną, żeby było może po kolei. I od razu sobie przypomnimy, z czym energia potencjalna tutaj jest związana. Więc poglądamy do tabelki. Oczywiście będziemy to musieli znać na pamięć. Energia potencjalna związana jest ze sprężystością albo z wysokością i grawitacją. Tutaj akurat nie uwzględniamy grawitacji. Ciało porusza się przy Ziemi. Zatem energia, przepraszam, potencjalna związana jest tylko ze sprężystością, czyli kx przez 2. Myślę, że z fizyki nawet wzór dobrze znany, czyli trzeci punkt to jest energia potencjalna i jej pochodne może zapiszę już skrótem żeby nie przedłużać czyli energia potencjalna to jest oj przepraszam, nie m tylko k x kwadrat przez 2 natomiast pochodna energii potencjalnej czyli delta ep po delta x to się równa pochodna energii kinetycznej była po x oraz po x prim pochodna energii potencjalnej z kolei jest po samym x i to będzie po prostu kx jak zróżniczkujemy to będziemy mieli 2kx kwadrat przez 2 czyli kx i ta pochodna energii kinetycznej nazywa się również potencjałem uogólnionym Czyli potencjał uogólniony. No dobrze, to kolejny punkt. Zajrzyjmy do wzoru, żeby dobrze zapamiętać. To jest funkcja strat, czyli to, co oznaczyłem literą P, i będzie jej pochodna po zmiennej z primem. Straty są związane w tym przypadku z tarciem. Widzimy, że tarcie w tym układzie mamy. I tutaj mała dygresja. Tarcie może być powodowane przez obecność tłumika, który służy, jak sama nazwa mówi, do tłumienia drgań, ale może ono też być wywoływane w wyniku styku dwóch powierzchni. W tym przypadku zależałoby, gdzie jest zaznaczone. Jeżeli mamy narysowany tłumik, no to jest ono związane z tłumieniem. Gdyby było tutaj zaznaczone przy kołach, to wtedy byłoby to tarcie związane z ruchem i stykiem obu powierzchni. Natomiast wzory będą takie same. Jeżeli mamy tłumik i tarcie od tłumika, to nam we wzorze nic tutaj nie zmienia. No dobra, to przeniosę się tutaj obok. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Czwarty punkt to będzie funkcja strat. Oraz jej pochodna. Pochodna funkcji strat to będą straty uogólnione. Taka jest na to ładna nazwa. Czyli P to będzie B razy x' do kwadratu przez 2. Widzimy, że we wzorze była prędkość, ale staramy się uzależniać od razu od współrzędnej uogólnionej. Czyli ta pochodna delta P po delta x' to będzie B razy x'. I tutaj nie ma już żadnej pochodnej po czasie, także tyle zostawiamy. No i ostatnia rzecz, czyli piąty punkt. To będzie siła uogólniona, czyli wymuszenie. Uogólniona. No i w tym przypadku również się tak złożyło, że jest to takie samo oznaczenie. No już zapiszę, żeby było wszystko. F równa się F. I na tej podstawie możemy złożyć całe równanie. I ja może sobie przygotuję trochę miejsca. Ok, no i równanie, które bezwzględnie pamiętamy. Tutaj jeszcze raz przepisałem. No i spójrzmy na to, co sobie wyprowadziliśmy wcześniej. Czyli mamy wszystkie te elementy. Po pierwsze, mamy pochodną energii kinetycznej cząstkową, jeszcze raz zróżniczkowaną po czasie. Dalej, mamy potencjał uogólniony, czyli pochodne energii potencjalnej po samej zmiennej. Dalej mamy straty uogólnione, czyli pochodna funkcji strat pozmiennej z Primem i siłę uogólnioną. I jeszcze ważny jest ten składnik, on jest zerowy i w tym nagraniu akurat chyba zawsze będzie. Natomiast nie możemy go pomijać, bo może to również spowodować błędy, gdy jego nie uwzględnimy. No i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Czyli po kolei wypisując te wszystkie rzeczy, pierwsze co zaznaczyłem to ta pochodna d po dt z pochodnej cząstkowej, to było m razy x bis. Dalej pochodna energii kinetycznej po x to było 0, więc zapiszę tym razem, żeby nie pomyliło się. Plus pochodna energii potencjalnej to było k razy x, to co związane ze sprężystością. Pochodna funkcji strat, czyli bx prime to było. I dalej siła czyli f po prawej stronie, więc mamy takie równanie różniczkowe obiektu mx bis dodać bx dodać kx równa się f. I jak zobaczymy, to jest to dokładnie równe temu, co otrzymaliśmy bezpośrednio na początku, tylko trochę po innych stronach równania jest zapisane, ale jest to dokładnie takie samo równanie. Dlatego prostego przypadku nawet łatwiej jest wychodzić od praw fizyki, ale później zobaczymy, że nie zawsze da się tak łatwo na podstawie rozkładu sił, czy też rozkładów prądów zapisać równania ruchu. Dlatego też wprowadzamy teraz tę metodę. Czyli widzimy, że jest to inne podejście do modelowania systemów, które... Musi dać dokładnie taki sam efekt, ponieważ równanie różniczkowe wyjdzie takie samo, obojętnie którą z metod użyjemy. I tutaj mamy wynik z metody Lagrange'a. Widzimy, że równanie jest zgodne, i z tego moglibyśmy wyznaczyć różne formy opisu. My poznaliśmy do tej pory transmitancję, więc również potrafilibyśmy zapisać, że to jest 1 przez. MS plus B razy S plus K. I jak własności układu będą zależały od tych współczynników, też dowiemy się jeszcze wkrótce. No dobrze, teraz będzie przykład kolejny. Trochę zmieniłem tutaj kolejność, był układ mechaniczny, ale teraz będzie układ elektryczny, żeby zobaczyć o co w tym również chodzi. No i trochę sprawę utrudnimy, ponieważ układ będzie miał dwa stopnie swobody może jeszcze oznaczę prądy, które tutaj y, mamy oznaczę od razu prądy oczkowe tutaj mamy I1 tutaj mamy prąd I2 czyli są one zgodne z prądami przepływającymi w gałęziach, tutaj mamy I1, tutaj mamy I2 natomiast w tej gałęzi będzie to różnica prądów, w tej środkowej ale teraz zobaczymy co ciekawego się wydarzy yy, wejście, wyjście to omówię później teraz może Współrzędne uogólnione, to był pierwszy punkt, no i współrzędne uogólnione. Widzimy, że są tutaj dwa stopnie swobody, ponieważ mamy prąd i jeden, prąd i dwa w jednym i w drugim oczku. Trzeci stopień swobody to nie będzie w środkowej gałęzi, ponieważ ten prąd zależy bezpośrednio od tych dwóch, jest ich różnicą, więc to nie jest dodatkowa, jakby to powiedzieć, możliwość ruchu. Zatem stopnie swobody mamy dwa, ponieważ dwa oczka i dwa prądy mogą się niezależnie zmieniać. A trzeci prąd jest kombinacją liniową dwóch poprzednich, więc to nie jest kolejna niezależna możliwość ruchu, bo jest z nimi ściśle powiązany. No i teraz zobaczmy sobie to równanie. Energia kinetyczna potencjalna i straty są takie same dla całego równania, ale tutaj mamy współrzędną uogólnioną i te współrzędne będą dwie. Jakie, to spojrzymy sobie na, tabelce, na tabelkę. Współrzędną uogólnioną jest ładunek, czyli zapisujemy Q1 oraz Q2. Czyli współrzędne uogólnione to będzie zmienna Q1 oraz zmienna Q2, bo pamiętamy zależność, że ładunek to jest całka z prądu po czasie i żeby. Powiemy, że z, z kondensatorem związana jest całka z prądu, czyli właśnie ładunek. To, żeby całek nie wprowadzać tutaj do równań różniczkowych, to będzie potem przydatne. Jak Państwo poznają, za jakiś czas opis w formie równań stanu. Ale teraz już to wprowadzimy i taki zapis będzie też trochę bardziej intuicyjny. Bo gdybyśmy chcieli różniczkę z prądu zapisać, to i z kropką, myślę, że byłoby dosyć nieczytelne. Ale dobrze, przechodząc już do zadania, punkt drugi. To wyznaczmy sobie energię kinetyczną i jej pochodny. Energia kinetyczna, spójrzmy sobie w tabelkę, w układzie elektrycznym związana będzie z indukcyjnością, czyli mamy l razy i do kwadratu podzielone przez 2. No to szukamy, gdzie jest indukcyjność. Energie są stałe dla całego układu. Indukcyjność jest tylko tutaj, cewkę mamy tylko w tym miejscu. Czyli mamy l razy i do kwadratu przez 2, ale tutaj podstawiamy już kolejne współrzędne i uzależniamy od współrzędnych uogólnionych, czyli to jest prąd i2 w tym miejscu, więc od razu zapisujemy pochodną Q z primem indeksem 2 do kwadratu podzielone przez 2. I to jest energia kinetyczna. No i teraz pochodne energii kinetycznej. Jeżeli mamy więcej stopni swobody, energię trzeba określać dla całego układu, bo układ ma energię wspólną. Natomiast te pochodne, które już są w dalszej części, pamiętamy, że określamy dla każdego stopnia swobody osobno. Więc tu postawię wykrzyknik, żeby o tym nie zapomnieć. Więc najlepiej sobie podzielić teraz kartkę na dwie części. W pierwszej części będziemy zapisywać. wszystko co się odnosi do pierwszego stopnia, czyli pierwszej współrzędnej uogólnionej w drugiej części, wszystko co się odnosi do drugiej, czyli tutaj pochodna energii kinetycznej po q1' a tutaj d po dt pochodna energii kinetycznej po q2' to się równa i dalej będziemy mieli pochodną energii kinetycznej po samej zmiennej, czyli po Q1. Dalej mamy pochodną cząstkową energii kinetycznej po zmiennej Q2. Czyli delta K po delta Q2. Więc w tym momencie dzielimy już na dwa stopnie swobody. Widzimy, że Q1 ani jego pochodna w ogóle nie wystąpiły, więc to, co tutaj możemy od razu uzupełnić zerami. Natomiast w drugiej części wystąpiło już Q2 Tutaj też jest 0, co od razu widzimy, ale pochodna ta to będzie pochodna cząstkowa z wyrażenia, jak to zróżniczkujemy najpierw po Q2' to wiemy, że to będzie l LQ2', czyli wynik jeszcze to różniczkujemy po czasie, czyli L razy Q odpowiednie bis, bo mamy LD i po DT. Jakbyśmy chcieli zapisywać równanie różniczkowe bezpośrednio, i to nam tutaj wychodzi, ale nie musimy się już na tyle przejmować konfiguracją układu i wyznaczaniu równań dla każdego z oczek, bo to i tak nam wyjdzie z równania Lagrange'a później. Czyli tutaj mamy energię kinetyczną określoną. Jak widzimy, niektóre składniki mogą się wyzerować, i to też jest prawidłowe, co wynika z konfiguracji układu. Czyli jeszcze raz, żeby tutaj to dobrze zrozumieć to liczymy pochodną energii kinetycznej po pochodnej współrzędnej uogólnionej czyli po delta q 2' więc jak zróżniczkujemy po q2' to będzie 2 razy l razy q2' potęga zmniejsza się o 1 podzielone przez 2 czyli dostaniemy to co w tym nawiasie to jest nic innego jak pochodna delta ek po delta q 2 Prim. To jest pochodna po pozmiennej, więc zmienną jest Q2. Teraz różniczkujemy po czasie, czyli sygnał zależny od czasu to jest Q2, więc zwiększamy jego pochodną o 1 i mamy w ten sposób energię kinetyczną razem z pochodnymi. Teraz energia potencjalna, czyli punkt trzeci. Energia potencjalna związana jest w układzie elektrycznym. Już sprawdzamy z czym. Z pojemnością, czyli z kondensatorem. Więc Q do kwadratu podzielone przez 2C to będzie. No to zapisujemy. W tym przypadku mamy dwa kondensatory, więc będziemy mieli dwie energie. E, to znaczy energię potencjalną złożoną z dwóch składników. I tutaj specjalnie będzie w tym miejscu utrudnienie, ponieważ numerki są zapisane przeciwnie. Więc tutaj. Tylko płynie prąd I1, więc zacznijmy sobie od tego kondensatora. To będzie Q1 podzielone przez, przepraszam, do kwadratu podzielone przez 2C2 i dodać druga część. No i tutaj będziemy mieli na pewno coś podzielone przez 2C1, ponieważ bierzemy pod uwagę ten kondensator w środkowej gałęzi. Ale teraz, żeby się nie pomylić, to Jaki prąd płynie przez środkową gałąź? Widzimy, że to jest różnica prądów. Obraliśmy sobie kierunek zgodny z i1, czyli założymy, że mamy różnicę prądów i1 minus i2, zatem ładunek tutaj będzie równy także różnicy ładunków q1 odjąć q2 i to wszystko podniesione do kwadratu. No dobra to jest energia potencjalna. Żeby wygodniej nam się liczyło pochodne, to teraz jeszcze sobie to trochę przekształcimy. Ja ten kwadrat już od razu wyciągnę z tego, czyli Q1 do kwadratu dodać Q2 do kwadratu i odjąć dwa razy Q1 i razy Q2 to wszystko podzielone przez 2C1 i do tego dodajemy Q1 do kwadratu podzielone przez 2C2. Tak ponieważ tutaj płynie różnica prądów, więc to musimy uwzględnić. I tutaj na tym etapie od razu zaznaczę, że jeżeli mamy więcej stopni swobody niż 1, to zawsze na którymś z etapów te stopnie swobody muszą być ze sobą połączone. Tutaj widzimy, że jest to no jeszcze będzie rezystancja za chwilę, ale połączenie mamy tutaj dzięki pojemności C1, bo tutaj płynie różnica prądów i tutaj w wyrażeniu energii potencjalnej będą występowały w tym miejscu Obydwa ładunki, zarówno pierwszy jak i drugi. No i teraz sztuką będzie to zróżniczkować, i proszę zobaczyć, że dzięki temu, że tutaj wchodzą kwadraty, to nie musimy się martwić też o kierunek. Czy weźmiemy zgodny z przepływem i 1, czy zgodny z przepływem i 2, to tak naprawdę zawsze wynik otrzymamy poprawny w tym przypadku, ponieważ później dalej plusy i minusy wynikały będą już bezpośrednio z równania Lagrange'a, więc. Znając cały ten algorytm, też trochę mniej możemy dzięki temu myśleć, tak kolokwialnie mówiąc. Ale teraz już liczymy pochodne cząstkowe. W równaniu, przypominam, mieliśmy pochodną energii potencjalnej po zmiennej uogólnionej bez prima, czyli pochodna po Q1, to będzie jak zróżniczkujemy po Q1, to dostaniemy. Mamy w tym miejscu, czyli będzie to. 2Q1 i tutaj mamy Q1, czyli jeszcze minus 2Q2 podzielone przez 2C1 i jeszcze dodać Q1 podzielone przez C2, od razu te dwójki sobie skróciłem. Czyli będziemy tutaj mieli ten potencjał uogólniony zapiszę w ładniejszej postaci pod spodem, i to jest 1 przez C1 pomnożone przez różnicę ładunków Q1 minus Q2, dodać 1 przez C2 razy Q1. I dalej mamy drugi potencjał uogólniony, czyli pochodne energii potencjalnej po zmiennej drugiej, myślę, że każdy by to potrafił już sobie wyliczyć, więc zapiszę końcowy wynik. To będzie 1 przez c1, już bez większego tłumaczenia. Q2 odjąć, Q1. Czwarta rzecz to są straty. I tutaj może jeszcze tylko zaznaczę, że te znaki wyszły same z siebie, jakby to powiedzieć, ponieważ tutaj był kwadrat, więc nie wpływał on na to, czy zapiszemy Q1 czy Q2 jako dodatnie. Natomiast tutaj, w tych pochodnych, już znaki wyszły przez to, co się dzieje na górze, i dalej będziemy odpowiedni wyraz dodawać, odejmować, i zaraz zobaczymy, że te znaki nam się również poprawnie ułożą. A teraz przypomnijmy sobie funkcję strat. Straty w układzie elektrycznym związane są z rezystancją, czyli na rezystancji tracimy energię i straty zapisujemy dla całego układu, czyli mamy trzy rezystancje. Czyli funkcję strat zapisujemy zgodnie z tym, co mamy na górze, czyli r i 1, czyli q1' do kwadratu przez 2 plus r q2' do kwadratu podzielone przez 2, czyli ta rezystancja i ta rezystancja teraz są, i jeszcze gałąź środkowa, czyli plus r. I straty energii są związane z różnicą prądów. Czyli mamy w gałęzi środkowej Q1' odjąć Q2' podzielone przez 2. I to jest, można zapisać, I3. To, co jest w tym nawiasie. Czyli ten, tę dodatkową zależność możemy uzależnić od dwóch pozostałych, bo gałąź środkowa jest bezpośrednio związana z różnicą dwóch pozostałych prądów. No dobra, co mogę zapisać w ładniejszej postaci? I zostawiam do policzenia samodzielnego, ale wyjdzie ostatecznie wyrażenie, które właśnie zapisuję. Dobra, chyba nic nie pomyliłem. Tutaj będzie RQ1', tutaj będzie RQ2' z tego. I jeszcze nam dojdzie ta różnica z iloczynem wynikającym z tego kwadratu. Dobra, i przepraszam, bo widzę, że jednak pomyliłem. Miał to być końcowy wynik, czyli jakby rozpisać wszystko, to tutaj mamy te wyrażenia, ale z tego jeszcze wyjdzie tak, że tutaj będzie współczynnik 2, tutaj będzie współczynnik 2, bo mamy r1, prime do kwadratu przez 2, jeszcze z tego wyrażenia wynikający i z drugiego, więc to nam musi wyjść podwójne ostatecznie. Nie, dobra, przepraszam bardzo, jednak ja już myślałem o pochodnej. Było ok przed chwilą, przepraszam, już poprawiam. Tak to jest, jak się chce myśleć ze zbyt dużym wyprzedzeniem. Oczywiście, ja już sobie w głowie pochodną z tego wyciągnąłem, po obu zmiennych naraz, co najśmieszniejsze, ale dobra, nieważne. Ten zapis jest w porządku. Czyli tutaj będziemy mieli r1' przez 2, tutaj q2' 2 przez 2, i stąd po wyciągnięciu kwadratu nam się te dwójki z licznikiem i mianownikiem poskracają, więc jest wszystko ok, dobra. I teraz liczymy straty uogólnione, czyli pochodną funkcji strat po q1'. I to się równa, myślę, że już nikt nie będzie miał wątpliwości 2R Q1. Minus R Q2 I nie wiem, skąd mi się indeksy przy R wzięły. Przepraszam już również to poprawiam. Może dlatego, że nagrywając to jestem trochę przeziębiony i Mogą mi się niektóre proste rzeczy mylić, ale dobra, teraz już jest OK. I drugi stopień swobody, czyli potencja, e, straty uogólnione dla zmiennej drugiej, to będzie 2R Q2' odjąć R Q1'. Jak to zróżniczkujemy. No i dalej. Siła uogólniona. Pamiętamy, że wymuszeniem było napięcie zasilające, czyli i tutaj to jest ten etap, w którym dzielimy od razu tę siłę, czyli wymuszenie działa na dany stopień swobody. Dla pierwszego stopnia swobody ta siła to będzie napięcie u od t. Dla drugiego stopnia swobody będziemy mieli 0, ponieważ tutaj żadnego napięcia wymuszającego nie mamy, no i teraz trzeba to będzie złożyć w równania. Ale żeby podsumować jeszcze raz, to na podstawie tabelki potrafimy określić już każdy z tych elementów czyli wymuszenie współrzędną uogólnioną i energię straty energii potencjalną i kinetyczną. I teraz trzeba to złożyć w równanie na podstawie metody Lagrange'a. Ale jeszcze podsumowując, to te elementy y, oznaczające energię, czyli energia kinetyczna, potencjalna oraz funkcja strat, są dla całego układu, natomiast y, pochodne, które z nich liczymy, są już w odniesieniu do poszczególnych stopni swobody. I jedynym etapem, gdzie od samego początku wypisujemy już z rozróżnieniem na stopnie swobody, jest ostatni punkt, czyli siła uogólniona. Ponieważ wymuszenie już musimy od razu rozróżnić w związku z odpowiednim stopniem swobody. No i ostatni punkt, czyli równanie ruchu. I teraz ważne jest, aby dla każdego stopnia swobody zapisać to równanie osobno. Czyli będą dwa równania, bo tyle było stopni swobody. No i spójrzmy jeszcze raz na układ. I w pierwszej części po lewej stronie równania mamy na początku dwa zera, później mamy pochodną energii potencjalnej, która jest takiej postaci, następnie pochodną funkcji strat odpowiedniej postaci i wymuszenie. Zatem proszę zwrócić uwagę, że energia kinetyczna i jej pochodne, pochodne energii kinetycznej dla lewej strony były zerowe, ponieważ nie ma tutaj elementu y, związanego z indukcyjnością, czyli cewki. Więc również tej najwyższej pochodnej, czyli prawo mamy LDi po dt, czyli L i ładunek w pochodnej drugiej po czasie, byłoby to zerowe, gdybyśmy wypisywali sobie prawo Kirchhoffa, chociażby z prawa Kirchhoffa drugiego rozkład prądów. Zatem od razu uzupełnię po kolei, żeby było wszystko, czyli mamy 0, minus 0, dwa pierwsze składniki. Pochodne energii kinetycznej to było 1 przez C1 razy różnica ładunków. I jeszcze tutaj na to wchodziło, na tę pochodną energii, przepraszam, potencjalnej, nie kinetycznej, czyli potencjał uogólniony, 1 przez C2 razy Q1. Dalej straty uogólnione. To było 2RQ1' r minus R razy Q2'. I siła uogólniona to było napięcie wymuszające U. Dla drugiego oczka mieliśmy pochodną depo DT z pochodnej cząstkowej. To było L razy Q2' bis. Odjąć 0, po pochodnej bezpośrednio ze zmiennej nie było. I dodać potencjał uogólniony, czyli 1 przez C2, Q2 odjąć Q1, plus 1 przez. Chwileczkę, sprawdzę może lepiej, czy coś tam było. Plus. A nie, nic więcej nie było do potencjału uogólnionego, czyli wypisujemy dalej tylko. Pochodną funkcji strat, czyli straty uogólnione, oraz po prawej stronie równania w tym przypadku będzie 0, czyli plus 2r q2' minus r q1' to się równa 0. Możemy doprowadzić do jakiejś ładniejszej postaci te równania. Jak nam będzie wygodniej, no zapiszę sobie może tutaj, żeby to było ułożone lepiej 2RQ1 plus i będzie 1 przez C1 plus 1 przez C2 razy Q1 minus R Q2 Prim. Minus 1 przez C1 razy Q2 to się równa U. Dalej byśmy mieli pod spodem LQ2 bis plus 2 Q 2 prime plus 1 przez C2 razy Q2 i odjąć RQ1 prim i odjąć 1 przez c2 razy q1. Wymuszenie nie było, więc po stronie prawej mamy 0. Proszę sobie spróbować wypisać równanie oczkowe dla tego układu, i powinny wyjść dokładnie takie same, jak tutaj, za pomocą tej metody. No i teraz, w zależności od tego, co chcielibyśmy uzyskać, i też wrócę jeszcze, to jest wynik i w takiej postaci go zostawimy, bo wyznaczać transmitancję już umiemy, myślę. Natomiast Tutaj celowo nie zapisałem, co jest wyjściem, bo to zależy od tego, co byśmy potrzebowali i co byśmy chcieli mierzyć. Mógłby to być prąd i 2, powiedzmy. Mogłaby to być różnica prądów, czyli prąd w tej gałęzi, i również potrafilibyśmy wtedy transmitancję wyznaczyć. A mogło to by być napięcie na którymkolwiek z elementów. I w zależności od tego, już odpowiedni stosunek i odpowiednie GOTS od byśmy potrafili zapisać. Natomiast teraz się skupię już tylko na. Poszczególnych elementach równania, które dzisiaj omawiamy. No dobrze, to teraz przypadek trzeci. Jeżeli ktoś nie czuje rozkładu sił w układach mechanicznych, to może trochę mu to ułatwić czyli to kiedy dana siła sprężystości jest ze znakiem dodatnim, ujemnym to omawiałem już w nagraniu poprzednim, natomiast teraz sobie to wyprowadzimy z równania Lagrange'a i również polecam sprawdzić później z rozkładem sił z drugą zasadą dynamiki. No ale w każdym razie wracając do zadania, widzimy, że stopnie swobody będą dwa, bo mamy dwie poruszające się masy, czyli możemy mieć położenie x1, x2 niezależnie. Czyli w punkcie pierwszym współrzędne uogólnione to będzie x1, <coughs> przepraszam, x2. Drugi punkt, energia potencjalna. Już nie będę wracał do, te, przepraszam, kinetyczna. Nie będę już wracał do tabelki, bo myślę, że wiemy z czym jest związana. Jest ona związana mianowicie z ruchem ciał, czyli mamy m1, prędkość, czyli x1' do kwadratu przez 2, plus m2 razy x2 prim do kwadratu podzielone przez 2. Może tego nie zaznaczyłem wyraźnie, ale jeszcze na podstawie nawet poprzedniego przypadku, jeżeli mamy daną energię, która występuje w większej liczby stopni swobody, to całkowita energia jest sumą tych energii pochodzących od poszczególnych elementów. Tak jak tutaj mieliśmy energię potencjalną i sumowaliśmy te składowe pochodzące od Dwóch kondensatorów C1, C2. Tak samo tutaj energia kinetyczna występuje w dwóch miejscach, bo mamy dwie poruszające się masy. Zatem ta energia kinetyczna jest sumą dwóch takich składowych. Dalej pochodne energii kinetycznej, czyli pochodna po czasie z pochodnej cząstkowej. Tu już dzielimy na stopnie swobody x1, czyli prim, czyli oznaczamy pierwszą zmienną i to będzie m1 x1 bis. Mam nadzieję, że nie będzie to niespodzianką. Jak zróżniczkujemy po czasie, to, y, przepraszam, po x1 prim to wyrażenie, czyli pochodna cząstkowa, to będziemy mieli m razy x1 prim m1 i jak to zróżniczkujemy jeszcze po czasie, to wzrasta nam y, liczba kropek, kolekwialnie mówiąc. W drugim składniku x1 prime nie występuje, więc tutaj nic już więcej nie będzie. I pochodna cząstkowa po samej zmiennej bez prima, czyli po x1, to będzie 0, bo samej x1 nie występuje. I drugi stopień swobody d po dt z pochodnej cząstkowej energii kinetycznej po zmiennej x2 prime to będzie m2 razy x2 bis bo jak zróżniczkujemy to, zapiszę, żeby nie było wątpliwości, czyli to wyrażenie, to by było 2m2 x2' podzielone przez 2, bo to trakt, x2' traktujemy jako jedną zmienną, czyli zmniejszamy jej potęgę o 1 i potęga przechodzi jako mnożnik. I tak wykonujemy różniczkowanie pochodną cząstkową. Czyli tutaj delta k. Po delta x2 będzie równa 0, bo samego x2 również nie mamy. No dobrze, to teraz energia potencjalna, czyli punkt trzeci. Energia potencjalna związana jest z, ze sprężystością, czyli mamy dwie sprężyny K1, K2. Więc ta energia potencjalna będzie złożona z dwóch składników. Czyli po pierwsze K1. No, i ponownie, już to również tłumaczyłem, w jaki sposób to rozpatrywać, przemieszczenie danej sprężyny. Jeżeli mamy po obu stronach dane przemieszczenia, to od, odpowiadać będzie za to x1x2, czyli w tym miejscu łączymy te dwa stopnie swobody ponieważ ta sprężyna znajduje się pomiędzy dwoma wózkami i nie ma ściany nigdzie po żadnej ze stron to będzie ona zależna od dwóch przemieszczeń czyli k1 i tutaj musimy wziąć powiedzmy x2 minus x1 do kwadratu podzielone przez 2 i dodać drugi składnik czyli k2 i tutaj już mamy tylko jedno przemieszczenie x2 do kwadratu podzielone przez 2 zgodnie z zasadami które omawiałem w filmie z modelowania, tutaj moglibyśmy dać minus przed tym x, ale jeżeli to podniesiemy do kwadratu, to tak jak mówiłem, w tym momencie przy określaniu samej energii nie będzie nam to robiło różnicy, jaki obierzemy kierunek. Okej, okay, dalsze przekształcenie już podarowałem, całe wyprowadzenie, a teraz zajmiemy się tym, co myślę istotniejsze, żeby zrozumieć, czyli kolejna rzecz to jest funkcja strat i straty uogólnione. Wiemy, że straty związane są Oj, przepraszam, nie funkcja strat, tylko jeszcze pochodne. Ale może to też już podaruję i zaraz się one wyświetlą. Dobra, to pochodne myślę, że też by każdy sobie już umiał policzyć. I funkcja strat. Straty związane są z tłumieniem. Zapomniałem napisać współczynnika, widzę teraz tutaj również będzie C. Współczynnik tłumienia, niech już będzie tak samo, czyli funkcja strat. Mamy dwa tłumiki. I okay. ogólnie mówiąc, z tarciem. Są straty związane, bo tarcie, jak też za chwilę zobaczymy, może być przy styku powierzchni. Natomiast. Pamiętamy wzór na funkcji strat, to jest współczynnik, w tym przypadku on jest nazwany c, a nie b, tak jak w tabelce dla odmiany, czyli c razy, na ten tłumik ma wpływ prędkość pierwsza, czyli x1' kwadrat przez 2. Natomiast ten tłumik łączy dwa elementy, więc ponownie będziemy mieli c razy różnica, tylko tym razem różnica prędkości x2' odjąć x1' To wszystko do kwadratu podzielone przez 2. No i taka jest funkcja strat, a taka będzie jej wygodniejsza forma. I teraz, może już wspólnie policzymy straty uogólnione, czyli delta P. Pierwszy stopień swobody, czyli po x1' zapisałem wygodnie, żeby od razu było widać te zmienne. Czyli mamy 2C, x1' i odjąć cx2' dla drugiego stopnia swobody będzie to cx2' odjąć. Cx1'. No dobra, i to co nam zostało jeszcze to wymuszenia, czyli na pierwsze ciało widać, że żadna siła nie działa, czyli mamy tutaj 0. A no, oczywiście moglibyśmy działać kilkoma siłami, ale widać, że siła zewnętrzna jest tylko w tym jednym miejscu, czyli jakby to powiedzieć, ten wózek, skoro jest zaznaczona tutaj ta siła F ten wózek po prostu ciągniemy i on pociąga za sobą ze względu na to połączenie M1 i dalej dzieje się już to co się dzieje w środku układu ale F2 będzie równe sile F, która jest zaznaczona i również zwracam tutaj uwagę że nie zawsze musi być to z plusem, bo patrzymy tu też na kierunek ruchu gdyby na przykład ta siła bo widzimy, że siła jest strzałkowana w prawo, tak samo jak wszystkie Xy, gdyby Siła była zastrzałkowana przeciwnie do kierunku ruchu, to tutaj musielibyśmy ten minus uwzględnić, bo tutaj nie mamy żadnego kwadratu, więc o tym zawsze trzeba pomyśleć. No ale szósty punkt to że od razu tutaj zapiszę <coughs> przepraszam, równania ruchu czyli zbieramy wszystkie wartości dla stopni swobody, czyli m1x1 bis. Jeżeli chodzi o moje zajęcia, jeżeli ktoś to ogląda, z kim się spotykamy, to jeżeli tego Zera tutaj się nie zapisze, to ja tego nie uznam jako błąd, ale pamiętamy, że również ten składnik należy uwzględnić, jeżeli jest niezerowy. Czyli mamy energię kinetyczną i dalej mamy potencjał uogólniony, czyli plus K1x1 minus K1x2. Tutaj mamy potencjał uogólniony, dalej mamy straty uogólnione, czyli plus 2CX1' minus CX2' i to się równa 0, bo nie mamy wymuszenia. I po kolei, pochodne energii kinetycznej dla drugiego ciała to jest M2X2bis. Minus 0 by tutaj było, ale 0 już nie zapisuję. Dalej mamy potencjał uogólniony, czyli plus k2x2 plus k1x2. Zmieniłem kolejność, ale to nie szkodzi. I minus k1 razy x1. I dalej mamy e, straty uogólnione, czyli c x2' odjąć cx1' i to się równa f. I to są równania ruchu tego oto układu. Można sobie sprawdzić, oczywiście, wyprowadzając drugą zasadę dynamiki Newtona. Jeżeli ktoś by miał coś takiego do zamodelowania, a metoda by nie była narzucona i nie czuje rozkładu sił, no to wtedy można sobie poradzić również z tym. Znakami się tutaj już tyle nie trzeba przejmować, ale trzeba znać cały algorytm. I tak będą wyglądały równania ruchu. Tego już tutaj też nie będę robił, ale tak jak w poleceniu, gdybyśmy chcieli wyprowadzić transmitancję tego układu, to trzeba by było znaleźć stosunek dwóch transformat, czyli wyjście to jest sygnał x2, wejście to jest sygnał f. Więc musielibyśmy z jednego równania x1 pozbyć, podstawienie zrobić i wyliczyć stosunek. Z czym myślę, że każdy by sobie tu był w stanie poradzić. No dobrze, teraz zrobimy zadanie czwarte, i widzimy, że tutaj jest już troszeczkę coś innego, ponieważ mamy połączenie ruchu. Obrotowego tego bębna z ruchem postępowym tej masy. I zawsze trzeba interpretować układ w zależności od tego, co tutaj mamy podane. No i tak, jak widzimy, mamy tutaj bęben o promieniu R. I zapomniałem dopisać jednej ważnej rzeczy, ale on ma inercję J, czyli jego moment bezwładności wynosi J. Jest on przyczepiony do ściany za pomocą, sprę... poprzez sprężynę skrętną obrotową, która oddziałuje w ruchu obrotowym. Tutaj mamy współczynnik tarcia w ruchu obrotowym oznaczony jako litera B. Mamy fi, czyli kąt wychylenia. Mamy m, czyli to jest moment wymuszający, czyli wejście układu. No i wyjściem może być na przykład wysokość tej masy, która tutaj się będzie podnosić, czyli x. Tutaj mamy kolejną sprężynę, ale to już jest w ruchu postępowym. Na układ działa siła grawitacji. Czyli jeszcze raz: bęben o promieniu R i momencie bezwładności J jest przyczepiony do ściany przez to elastyczne sprzęgło sprężystości K1. Obraca się starciem danym przez B1. Zróbmy sobie B1, bo może trochę utrudnię jeszcze to zadanie, żeby było ciekawiej. Tutaj mamy b 1. Na bęben jest nawinięta jakaś linka o sprężystości k2, do której przyczepiony jest, jest na końcu ta masa m. I niech będzie jeszcze, że ta masa porusza się tutaj po jakiejś powierzchni, również z tarciem b2. I tutaj mamy tarcie wynikające już nie z elementu tłumika, tylko ze styku dwóch powierzchni. Tutaj mamy ruch obrotowy i tarcie b1. Tutaj mamy b2 w ruchu postępowym. Ta masa porusza się gdzieś po jakichś szynach i na układ działa siła grawitacji. No i teraz sztuką będzie zapisać równania ruchu, bo myślę, że z drugiej zasady dynamiki mogłyby one być dosyć nieintuicyjne, jeżeli mamy taki układ. No dobra, ale zacznijmy sobie od początku, czyli współrzędne uogólnione to będą ruch obrotowy, czyli kąt fi, kąt obrotu. I ruch postępowy, czyli wysokość x. I może jeszcze jedną rzecz tutaj warto poprawić na początek, bo trochę widzę, że źle zastrzałkowałem. Tutaj powinno być to raczej w drugą stronę, ponieważ powinny być one zgodne ze sobą. To znaczy, że mamy tutaj obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc jakby od tej strony. I wtedy mamy dodatni przyrost położenia, czyli jeden stopień swobody to jest kąt obrotu tego bębna, a drugi stopień swobody to jest wysokość, na, które, na której znajdzie się ta masa. I tak ten układ właśnie będzie działał. Pod wpływem obrotów bębna, a ten obraca się dzięki przyłożonemu momentowi siły, będzie się podnosiła również masa. Ale tutaj będzie jakaś siła sprężystości jeszcze pomiędzy... I dlatego nie można tych dwóch stopni swobody potraktować jako jeden. No dobra, czyli mamy te dwa stopnie swobody: wychylenie bębna, podniesienie masy, energia kinetyczna. Może zaraz wrócimy do tabelki, żeby jedną rzecz jeszcze sobie przypomnieć. Energia kinetyczna. To myślę, że w ruchu postępowym byśmy potrafili zapisać, ale jest jeszcze ruch obrotowy i również ma bezwładność ten bęben. I jak sobie przypomnimy energię kinetyczną w ruchu obrotowym to będzie J omega kwadrat przez 2. Omega to jest prędkość obrotowa, czyli tutaj zapisując, energia kinetyczna to będzie J omega to jest pochodna kąta, czyli φ' kwadrat przez 2, bo uzależniamy od razu od pochodnych współrzędnych uogólnionych, dodać mv kwadrat, czyli x' kwadrat przez 2. Tu myślę, że nie będzie wątpliwości. No i pochodne tej energii, czyli d po dt z pochodnej energii kinetycznej po φ' to jest j razy φ bis pochodna energii kinetycznej po samym fi jest zerowa, bo fi nie wystąpiło w tym równaniu, dalej będziemy mieli d po dt i pochodna cząstkowa po x' to będzie m razy x bis już ostateczny wynik liczę, że już każdy umie na tym etapie te pochodne po kolei policzyć i pochodna energii po x to jest 0, bo sam x tutaj nie wystąpił trzeci punkt czyli energia potencjalna i potencjał uogólniony No i energia potencjalna wiemy że jest związana ze sprężystością czyli w ruchu obrotowym to będzie współczynnik sprężystości k1 razy fi do kwadratu przez 2 w ruchu postępowym to będzie k2 natomiast proszę spojrzeć od czego zależy to przemieszczenie? Bo zawsze, tak jak mówiłem, trzeba się zastanowić, w którym miejscu te układy możemy połączyć. I miejsce jedyne właściwie, które łączy te układy, to jest ta sprężynka K2. Tak jak tutaj widzimy, ponieważ ona znajduje się pomiędzy częścią ruchu obrotowego a postępowego. Dlatego też, gdybyśmy tutaj zapisali tylko K razy x kwadrat przez 2 to otrzymalibyśmy dwa układy, tak jakby ta linka w tym miejscu była po prostu zerwana i to by sobie wisiało gdzieś w powietrzu. Ta sprężyna, tak jak ustaliliśmy, jest jedynym miejscem, gdzie te układy można połączyć, więc jak obierzemy sobie kierunek ruchu i przypomnimy sobie przypomnimy sobie coś takiego jak jeszcze myślę ze szkoły średniej Miara łukowa kąta, to dostaniemy, tutaj będzie X, tutaj jakieś X1, który jest równe R razy fi, czyli to przemieszczenie jest związane z kątem oraz promieniem. I tak to sobie można w układzie liniowym w przybliżeniu zapisać. Zatem dla tej sprężyny to jest miejsce, gdzie łączymy dwa układy, czyli mamy R razy fi. Minus x to wszystko do kwadratu podzielone przez 2. Gdybyśmy tutaj uwzględnili tylko x, no to nie do końca byśmy otrzymali ten układ, powstały z połączenia dwóch poprzednich. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, dlaczego tak trzeba zrobić. Zawsze trzeba pomyśleć, gdzie te układy połączyć. No dobra. Czyli teraz już kończąc to poprawne rozwiązanie, albo jeszcze nie kończąc, bo widzę właśnie, że jedną rzecz pominąłem, spójrzmy sobie do tabelki. Oczywiście ta energia jest związana ze sprężystością, ale poza tym będzie związana również z wysokością ciała, ponieważ tutaj już wysokość mamy, jest wyraźnie zaznaczone. Zaznaczałem, że oddziałuje siła grawitacji na układ. To musimy do tego układu dodać oczywiście jeszcze składnik mgx. Kojarzymy energię potencjalną jako MGH związaną z wysokością ciała. No dobra, I jeszcze się ze wszystkim zmieściłem, przekształcając do ładniejszej postaci, żebyśmy mogli łatwiej wyliczyć pochodne, no to widzimy, że mamy miejsce połączenia tych układów, i dzięki temu mamy w jednym miejscu, w jednym składniku obie te zmienne phi oraz X. Więc policzmy pochodne i tutaj jedną rzecz pokażę na tym etapie również, czyli Potencjał uogólniony dla pierwszego stopnia swobody, czyli dla zmiennej φ, to będzie K1 razy φ plus K2r kwadrat razy φ i dalej będziemy mieli minus K2rx. No i pozostał nam drugi stopień swobody, czyli drugi potencjał uogólniony, jaki tutaj policzymy, to będzie pochodna po x, czyli K2X minus K2 R razy fi i dodać MG proszę zobaczyć, że dzięki temu, że połączyliśmy te dwa układy w tym miejscu tą sprężyną, to do energii potencjalnej a właściwie już do jej pochodnej, czyli do potencjału, tutaj weszła ta druga zmienna x przy pochodnej zależnej od phi, a przy pochodnej zależnej od x weszła zmienna phi. I potem poznajemy, że te układy są ze sobą połączone, gdyby Zdarzyło się tak, że tylko jedna zmienna odpowiadająca za jeden stopień swobody jest po stronie jednej, tylko druga po stronie drugiej, to oznaczać będzie, że jest coś nie tak, bo dostaliśmy wtedy układy, które nie są ze sobą połączone i są to tak naprawdę dwa osobne systemy. A jeżeli to działa razem i jest w którymś miejscu połączenie, no to tak samo w każdym poprzednim przypadku dla dwóch stopni swobody. Widzimy, że mamy tutaj na etapie na przykład funkcji strat było. Dwie zmienne e, razem, dzięki czemu w pochodnej, zależne, w pochodnej dla zmiennej drugiej weszła zmienna pierwsza, i tak samo dla zmiennej pierwszej, w tej pochodnej weszła zmienna druga. W tym układzie z dwoma oczkami tak samo można zobaczyć. Przy energii potencjalnej łączyliśmy układy, więc potencjały uogólnione dla poszczególnych zmiennych widzimy, że są zależne od obu tych e, ładunków. I tutaj taka uwaga, właśnie w jaki sposób łączyć te układy, a w, jaki, a w jaki rozpoznać, że coś jest nie tak. No i kolejna rzecz to jest funkcja strat. Straty są związane, jak wiemy, z tarciem, i tutaj niespodzianek za bardzo nie będzie, tylko mamy ruch obrotowy oraz ruch postępowy. Zatem, Funkcja strat to jest dla ruchu obrotowego najpierw zapiszemy, czyli b1 razy phi' kwadrat przez 2, a w ruchu postępowym to będzie współczynnik b2 razy x' kwadrat podzielone przez 2. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że tarcie jest zaznaczone tylko przy powierzchni przy styku tych dwóch powierzchni, dlatego też nie bierzemy pod uwagę żadnej różnicy przemieszczeń, a właściwie różnicy prędkości, ponieważ tutaj mamy tylko ze względu na ruch tej masy, czyli mamy x, tutaj mamy tylko ze względu na obrót, więc mamy b. I teraz straty uogólnione, czyli delta p po delta fi prim, bo pamiętamy, że po zmiennych z primem je liczymy. To jest b1 phi straty uogólnione pochodna po zmiennej x prim, to jest B2 razy X' i wymuszenia. F1, czyli wymuszenie działające na układ pierwszy, przez co oznaczyliśmy część obrotową, to jest moment bezwładności, czyli M. Na układ drugi żadna siła nie działa, więc F2 będzie równe 0. I teraz możemy to złożyć w równania ruchu, czyli JFibis i dalej potencjał uogólniony bo dalej byśmy musieli minus 0 zapisać co sobie pominiemy może wezmę w nawias k1 plus k2r kwadrat fi i minus k2r x i plus b1 fi prim jest równe Wymuszeniu m. I to jest ruch obrotowy, i dalej mamy ruch postępowy, czyli m x bis. I dodać kolejne elementy, czyli. E, tutaj zgubiłem. A nie, nie zgubiłem x, a tu jest tylko mg. Dobra, jest w porządku. Czyli mx bis. Dodać k2 razy x. Minus k 2 razy r razy φ, dodać m razy g, dodać b 2 razy x' jest równe 0. No i to jest nasz wynik. Już tutaj transmitancji nie będziemy wyprowadzać. Ze względu na oba wyjścia myślę, że potrafilibyśmy to zrobić, nawet z tak złożonego układu. Natomiast zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. Proszę zobaczyć na te równania ruchu, które tutaj mamy. Jak zobaczymy sobie i je przeanalizujemy. To gdybyśmy chcieli je bezpośrednio wyprowadzić, to musielibyśmy, wyszłaby oczywiście taka sama postać, ale musielibyśmy zastanawiać się, gdzie jest ruch postępowy, gdzie obrotowy. Tutaj tego zastanawiania się jest trochę mniej, bo to właściwie ułożyło się nam tak samo czynnie. Natomiast. Zobaczmy sobie na przykład na ten fragment. I przeanalizujmy, co tutaj mamy. To jest ruch postępowy, czyli druga zasada dynamiki, by tutaj weszła, czyli masa razy przyspieszenie, czyli druga pochodna położenia. I dalej mamy wszystko związane z położeniem, tutaj jest grawitacja, to jest jeszcze inna historia. Natomiast ten składnik, który jest tutaj. Widzimy, że mamy K2 razy fi i jeszcze razy R. Ale jak się zastanowimy, to, to R fi. To jest właśnie pewne przemieszczenie, dlatego też przekształcając kąt na przemieszczenie za pomocą miary łukowej kąta w tym liniowym przybliżeniu, wyszło nam coś takiego w tym równaniu. A patrząc na górę, mamy ten tutaj składnik z k2. Mamy k2 razy x. K2 razy x stanowiłoby samo w sobie siłę sprężystości pochodzącą od tej sprężyny tutaj, w ruchu postępowym. Natomiast, żeby siłę przekształcić na moment siły, no to wiemy, że potrzebujemy jeszcze pomnożyć ją przez ten promień, czyli przez odległość od środka obrotu. I w ten sposób również byśmy doszli do równań fizycznych, co w tym przypadku byłoby już trochę utrudnione. I dlatego właśnie ta metoda Lagrange'a jest popularna, bo wiele przypadków po prostu może nam ona ułatwić. I nie trzeba myśleć, Jakie dokładnie są siły, gdzie, jaki ruch i co, w którym miejscu, jak przekształcić. I to było zadanie czwarte. Teraz będzie zadanie już w tym nagraniu ostatnie i ostatni układ liniowy, ale również bardzo często stosowany, chciałbym tutaj przedstawić. Jest to układ tym razem elektromechaniczny. Gdzie widzimy, mamy obwód elektryczny, czyli to jest silnik prądu stałego, co myślę, że każdy potrafi rozpoznać czyli mamy uzwojenie wirnika, rezystancja i cewka. Tutaj wytwarza się siła elektromotoryczna pod wpływem obracającego się bębna silnika. Zakładamy tutaj, że wirnik i bęben są nieważkie czyli może dopiszę, żeby nie było wątpliwości co nam trochę już ułatwi zadanie. Natomiast yy, wiemy, że pod wpływem przyłożonego napięcia, yy, pod wpływem przyłożonego napięcia, najprościej mówiąc, wprawiamy w ruch wirnik, yy, który z kolei powoduje wciąganie tej masy, która tutaj jest, yy, bo z kolei wirnik wprawi w ruch ten bęben, który również założymy, że jest nieważki, dla uproszczenia ale na układ działać będzie siła grawitacji. Więc taki układ ta wciągający masę sobie zamodelujemy. Czyli przykładamy napięcie, masa się podnosi, tak najprościej mówiąc. Stopnie swobody i współrzędne uogólnione, czyli pierwszy punkt. I tutaj może niektórzy będą zaskoczeni. Na pewno jeden stopień swobody będzie odpowiadać za część elektryczną, czyli prąd czy też ładunek. Drugi stopień swobody to będzie wychylenie masy, ale proszę zobaczyć teraz jak ten układ wygląda. Myślę, że z miary łukowej możemy wprost zapisać, że x to jest r razy fi. Mianowicie dlatego, że tutaj jest ściśle połączona ta masa z elementem, który się obraca, więc zawsze będzie taka sama zależność pomiędzy x a kątem. Ale jak spojrzymy sobie na zadanie poprzednie, to pomiędzy masą a elementem obracającym się dodatkowo była sprężyna. I ta sprężyna powodowała, że tutaj mieliśmy różnicę położeń i nie mogliśmy tak ściśle powiązać tego x z kątem obrotu. I to były dwa różne stopnie swobody, bo w zależności od naciągu sprężyny, to położenie masy mogłoby być inne dla innego kąta. Natomiast w tym przypadku układ jest połączony w taki sposób, na sztywno jest ta masa połączona z bębnem, że yy, w tym przypadku nie rozdzielamy tego na dwa stopnie swobody, bo byłoby to po prostu nadmiarowe. Zatem jeżeli mamy na wyjściu coś takiego, dwa sygnały, no to możemy je w ten sposób połączyć. I stopień swobody to będzie jeden, czyli załóżmy sobie zmienną Q, czyli ładunek oraz zmienną X sobie zróbmy. Drugi punkt to energia kinetyczna. Lq' do kwadratu przez 2 w części elektrycznej plus mx' do kwadratu przez 2 w części mechanicznej. Dalej liczymy pochodne, czyli d po dt. Z pochodnej energii kinetycznej po q', to jest lq bis d po dt z pochodnej cząstkowej energii kinetycznej po x' to jest MXBis. bis. No i tak jak obiecałem na początku, te pochodne po samych zmiennych będą tutaj zerowe, ale zobaczymy jeszcze w przyszłości, że nie zawsze musi się tak zdarzyć, ponieważ jest to pochodna cząstkowa, a sama zmienna q bez pochodnej, czyli bez prima, Sama zmienna x nie wystąpiła, więc te wyrażenia są zerowe. Trzeci punkt to jest energia potencjalna. Energia potencjalna jest związana w układzie elektrycznym z kondensatorem, którego nie ma, więc mamy właściwie tylko tę część związaną z wysokością MgH, czyli teraz potencjał uogólniony. Tu będzie 0. A ze względu na drugą zmienną, uogólnioną, będziemy mieli mg. Czwarty punkt to będzie funkcja strat. Straty są związane z rezystancją, czyli r i kwadrat przez 2. Natomiast po stronie mechanicznej, straty będą związane, jak się zastanowimy, Tak, tu jest jeden współczynnik tarcia w ruchu obrotowym, czyli z nim będą związane te straty, ale teraz, skoro obraliśmy zmienną jako x, to musimy też od tej zmiennej wszystko uzależnić. Więc proszę spojrzeć. Mamy tutaj, mielibyśmy normalnie b φ' kwadrat przez 2. Natomiast jeżeli obraliśmy zmienną z ruchu postępowego, to pamiętając o zależności, którą wprowadziłem na samym początku tego zadania, musimy zrobić tak, żeby w tych stratach wystąpiła zmienna x. Czyli L -ku, R ku prim kwadrat przez 2 dodać. Czyli fi to jest x przez r, więc będziemy mieli b x kwadrat podzielone przez 2r, czyli dwa promienie z miary łukowej kąta. E, jeszcze do kwadratu, bo wszystko podnosimy do kwadratu, skoro ta zmienna kwadrat. No i teraz liczymy Straty uogólnione, czyli delta P po delta Q' to będzie po prostu RQ', a druga zmienna stanu delta P po delta X' to jest B przez R kwadrat razy X'. I cokolwiek by się nie działo, to nie możemy tych ruchów tutaj mylić. I dlatego też skoro obraliśmy x jako zmienną <coughs> uogólnioną, przepraszam, to musimy w każdym miejscu wykonać przekształcenie. Tam gdzie pojawiłoby się phi, to musimy zrobić tak, żeby to phi przekształcić na x. Moglibyśmy oczywiście obrać phi jako drugą zmienną, ale wtedy musielibyśmy pilnować, żeby wszystko co zapisujemy było od phi zależne, więc musielibyśmy podstawiać. Wszędzie gdzie jest x, musielibyśmy r razy phi z kolei podstawiać i mielibyśmy mr kwadrat razy phi kwadrat prim kwadrat tutaj w energii kinetycznej i tak dalej. Natomiast transmitancja, oczywiście, zawsze wyjdzie taka sama ze względu na dane sygnały wejściowe i wyjściowe. No dobra, z kolei punkt piąty to są wymuszenia. Myślę, że po stronie mechanicznej może zaczniemy, bo będzie to dosyć proste i tutaj pewnie nie będzie. Wątpliwości, a nie, dobra, może jednak będzie wątpliwość, bo zapomniałem chyba dwóch wzorów wprowadzić, a właściwie przypomnieć. Jeśli o mnie chodzi, to takie wzory, które tutaj się pojawiły na czerwono, na pewno w treści będą podane. Natomiast z konstrukcji silnika elektrycznego wynika taki sposób połączenia. Konkretnych wielkości. Kafi to jest jakiś współczynnik stała konstrukcyjna, i silnik będzie generował moment obrotowy tutaj na wale, który jest połączony z prądem taką zależnością, a druga zależność to jest siła elektromotoryczna, yy, która jest tutaj indukowana, i ona jest połączona z kolei z prędkością obrotową silnika. I teraz musimy pomyśleć, w jaki sposób te wszystkie rzeczy powiązać. Na pewno pod F1, czyli siła dla pierwszego stopnia swobody, wymuszająca to będzie u. Ale proszę spojrzeć. został jeszcze jeden element, który nie był nigdzie wcześniej użyty, bo właściwie nie miał, gdzie on być użyty. Ten element to jest siła elektromotoryczna, właśnie, o której mówiłem, czyli u odjąć e, Zatem to będzie u minus e. Ale sama wielkość e się nam jeszcze nie podoba, więc... Musimy zapisać, że to jest U, czyli to napięcie wymuszające minus, E to jest kafi razy omega, czyli ten dany współczynnik. Czyli U minus kafi, razy omega, a omega to jest fi I widzimy już, jak można przekształcić dalej, bo chcemy się też prim pozbyć, czyli U to jest. E, przepraszam, F1 to jest U minus kafi razy fi' to jest r y, przepraszam nie r bo to będzie w mianowniku czyli x' podzielone przez r Natomiast f2 y, przepraszam f2 wymuszeniem tutaj dla części mechanicznej w silniku to już trzeba kojarzyć że jest moment który się generuje pod wpływem tej siły elektromotorycznej czyli to będzie po prostu m ale mamy tutaj ruch postępowy. Wiemy, jak powiązać, mam nadzieję, przepraszam, to będzie moment, by był w ruchu obrotowym. Tutaj mamy jakąś siłę. A skoro mamy dany moment, wiemy, że siła to jest moment podzielony przez promień. A z kolei moment umiemy uzależnić już od konkretnej zmiennej, czyli kafi przez r razy zmienna prime. Dobra, teraz na żywo by padło pytanie, czy wszyscy widzą wszystkie zależności? Ale proszę spojrzeć jeszcze raz, tłumaczę. Jeżeli mamy silnik prądu stałego, silnik elektryczny, to pamiętamy, że dwa, dwie części układu łączymy na wymuszeniach. Ponieważ tutaj indukuje się siła elektromotoryczna, której nie mamy gdzie w tym algorytmie wcześniej właściwie wykorzystać, bo wcześniej widzimy, że te układy nie były połączone przy punktach 2, 4. Tutaj wymuszenie musimy zatem opisać jako u pomniejszone o e, czyli mamy u minus e, czyli u minus, y, zgodnie ze wzorem Kafi razy omega, prędkość obrotowa to jest pochodna kąta, i przekształcamy ze wzoru na miarę łukową kąta, tak żeby otrzymać x. Tutaj wiemy, że część mechaniczna jest napędzana przez moment obrotowy, generowany na wale silnika, ale skoro wzięliśmy tutaj x, a nie fi jako zmienną, no to musimy to opisać jako siłę. Wiemy, że moment jest połączony z siłą odpowiednim wzorem, że tu napiszę trochę cieńszymi literami. Moment to jest siła razy ramię, najkrócej mówiąc, i stąd też. Przekształciliśmy wzór, bo mamy ruch postępowy, więc mnożymy moment, dzielimy moment przez ramię. Przekształcamy moment do odpowiedniej postaci i dostajemy wynik. Na koniec możemy złożyć to wszystko w całe równania. Czyli po jednej stronie będziemy mieli L, Q, BIS dodać R, Q'. I najwięcej zabawy jest tak naprawdę w wymuszeniach, ponieważ tutaj mamy po prawej stronie U odjąć kafi przez R razy X'. No i to jest równanie części elektrycznej. Teraz w części mechanicznej mamy MX, BIS, dodać MG, potencjał uogólniony, straty uogólnione to jest B przez. R kwadrat razy x' i to się będzie równało kafi przez r razy q'. No, i to będzie rozwiązanie naszego zadania. I ponownie możemy sobie spojrzeć, gdzie jest ruch postępowy, przekształcony w ruch obrotowy, czy też w tym przypadku obrotowy w postępowy. I stąd będą wynikały wszelkie dzielenia, mnożenia przez promień. No dobrze, i na tych pięciu przypadkach sobie pokazaliśmy, jak rozwiązywać równanie Lagrange'a. Wszystkiego nie zrobiliśmy w tym nagraniu, ale nie chciałem jeszcze bardziej go przedłużać. Także układy nieliniowe i bardziej złożone już pokażemy sobie w filmie innym. Natomiast na ten moment to będzie z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że było przedstawione w sposób zrozumiały, żeby już nie było problemu z tą metodą. Ja dziękuję za uwagę, życzę owocnej nauki, miłego dnia i do zobaczenia gdzieś w przyszłości na nagraniach.